Dzisiaj graliśmy z parą Jan Martinez. Przegraliśmy no dość wyraźnie, 6-3-3. Zawodnicy grali bardzo dobrze, szczególnie Jan dzisiaj. Potem po konaniu Kamila Majszaka w singla grał bardzo dobrze. Graliśmy dość późno, już korty były ciężkie, największa nasza to serwis i szybka gra w oleje nie przynosiła tyle, ale tak naprawdę nie ma co się usprawiedliwiać. Nasi przeciwnicy dzisiaj byli lepsi i zasłużenie wygrali. I czy to rzeczywiście był Pana ostatni turniejowy występ? Najprawdopodobniej. Tak przed Davis Cupem nie planuję grać żadnych innych turniejów, oprócz meczów ligowych, żeby być przygotowanym. A po Davis Cupie no, na tą chwilę myślę, że będę kończył karierę. Na pewno już 16-17 lat jeżdżania na zawodowych kortach zrobiło swoje. Więc mam nadzieję, że Davis Cupem dołożę cegiełkę, wrócimy do drugiej grupy światowej, euroafrykańskiej i tak naprawdę będę mógł zakończyć z uśmiechem na ustach karierę. A ta karierę, która zaczęła się właśnie na tym korcie, rok 2003, Pana wielki sukces w parze z Mariuszem Fürstenbergiem. Jakie wspomnienia z tamtego finału? Tak, w 2003 wygrałem mój pierwszy turniej z ATP z Mariuszem na tym kortach. W 2001 wygrałem w ogóle mój pierwszy challenger właśnie na tych kortach z Bartkiem Dąbrowskim, więc korty w Sopocie bardzo miło wspominam. Tutaj zaczęła się moja wielka kariera z Mariuszem Fürstenbergiem, gdy zupełnie niespodziewanie wygraliśmy ten dla nas turniej ATP, chyba dla każdego wtedy jako dzika karta. No fantastyczny turniej, 3 razy wygrywaliśmy tutaj na kortach, zawsze uwielbialiśmy tu grać, więc bardzo się cieszę, że Mariusz tutaj kontynuuje tak w dobrym kierunku ten turniej, będzie się rozwijał i cieszę się, że mogą tu zagrać.